Siemandero. Dzisiaj na wagę pójdzie silnik sprawki. Jest to silnik sprawki AEG. Ma on 6 kg 200 gramów. No i co? Rozprujemy go sobie na metale kolorowe, jako miedź, aluminium, odlew i żelazo. My już wiemy, że zwoje jest miedziane w tym silniku. No i oczywiście na koniec sobie to podliczymy wszystko i zważymy gałgana. Co tam w ogóle z tego wydostaliśmy? To są jeszcze krzyżaczki takie, więc będzie odkręcanie śrubek ze wszystkich stron. Pozdrawiamy kanał Bastek Recycling. Bastek Recycling, jak zobaczycie jego warsztat, no to normalnie Bastek ma taki ciekawy garaż, że normalnie powali was z nóg, taka czystość. Tak, mamy coś tam wyleciało, rozprute. No i co tutaj mamy ciekawego? Śrubiska sobie wyciągniemy, oczywiście wszystko to sobie zważymy pod koniec. No i policzymy teoretyczny zarobek, ile dostaniemy za to na złomowisko. Silnik 6,2 kg. No, co już tu puściło? A tutaj mamy szczotki komutatorowe. No i tutaj już się tam wyleciał elegancki stojan. Popatrzcie na to. Coś pięknego. No i kurde, taki wirnik. Taki bydlak, proszę państwa. No chyba ja sobie ten wirnik rozbiorę innym sposobem. Popatrzcie na ten komutator, mega gigantyczny. No to ten wirnik ważymy sobie osobno, bo jestem sam ciekawy, ile tego tam, ile w ogóle waży. No ale teraz, no aluminium odlew wypadło. Bardzo czyste aluminium już mamy. Tak. I sobie na bok. No i teraz tu jeszcze musimy ogolić tu tak te gałgany z tych plastików, nie? Żeby był kolejny aluminiowy odlew. No. Tutaj plastiki, ale jeszcze śruby kolejne. No i powinno to wylecieć wszystko. A jeszcze tutaj jedna szczotka w ziemi. No i kolejny. Jest to odlew. Kolejny. A tu jest jeszcze cewka, proszę państwa. Achtung, achtung. Po środku siedzi taka cewa. A nie chcę sobie krętarki rozwalić. Jeszcze taka cewka miedziana normalnie w środku siedzi. Coś tutaj jest. Jeszcze będzie trochę miedzi z tego. Tutaj normalnie troszeczkę miedzi, taka cewkunia widać. Kurde, teraz nie wiem, jak to sobie odwalić. To jest chyba żelazo jakieś. Pod śrubokrętem daje radę. Nie chcę sobie rozwalić śrubokręta, bo szkoda. No. Jako to tu trzymy, kurde, to jest chyba... Chyba to tu jest jakieś... Ciekawe, no.
Wyłonimy to sobie ten pośrodek, zaraz pokażemy co to jest. No i udało się wyciągnąć tę spiralkę, tutaj jest żelazo. No i tutaj jest miedziocha, o popatrzcie. To był jakiś chyba, tu jest czysty odlew aluminiowy. Wpada do odlewika na gurmadę. No tu będzie cewka miedziana oczywiście. To sobie jeszcze rozbierzemy później. Teraz idziemy na stator, to znaczy na stojan. Jak go ja sobie zawsze rozwalam. Wystarczy tutaj ponacinać szczypcami. No i kurde pozamiatane, nie? Trochę sobie zrobimy tutaj miejsce. Zobaczcie sami jak to bardzo fajnie idzie. Wystarczy ponacinać trochę druciki. Wiemy, że druciki są miedziane, ponieważ to ogląda moją pralkę demontaż. To się skapnął, że na końcu mówiłem, że silnik jest miedziany. Dwoje miedziany, więc jest bogato, będzie fajnie. Oczywiście ten duży wirnik. Bardzo lubię takie kokosy duże. Popatrzcie na to. Ekstra wirniczysko. No jeszcze drugie dwoje sobie takim stylem natniemy. I wyciągniemy z tego tą miedziuchę. Nie chcę mi szlifierę normalnie wyciągać, bo to idzie jako taką łatwo przycinać. Nie jest to klasyczny silnik, więc szkoda prądu, nie? No, mamy wycięty, tak. Teraz tylko wystarczy trochę się pomocować. To jeszcze wyprostować wystarczy. Trochę z tego boku, z tego stojana. Zobaczymy, zaraz sobie zważymy te ciekawostki, które nam z tego... O, popatrzcie, miedziucha. Elegancko. O, drugie zwoje, miedziane. Tutaj jeszcze są jakieś pręciki małe. To też sobie wyłonimy. No i za chwileczkę będziemy sobie ważyli. Metal, tu jest metal. Będziemy sobie ważyli oczywiście uzyskaną miedź z tego silnika. Tutaj widzicie na boku już jest miedź. Bardzo fajna, bardzo elegancka. No 8 minut filmu i stojan rozwalony. No kurde, nie czekałem takie. Coś takiego, tutaj plastiki, to sobie to trochę posortujemy. Tutaj jeszcze są te szczotki od komutatora. Szczotki, no nie wiem, kurde, chyba młotem to trzeba potraktować jakoś. Taki mniejszy młotek. Tu zazwyczaj bywa w tym osiąc. Tutaj w tym, ale wygląda na to, że stalowe to jest. No tak, cholerstwo, stalowe. Trzyma się i podnosi się. No stał, no trudno, do stali to pójdzie. Wszystko. Ale, kurczę, chyba to zostawię sobie ten węglik, nie? Znaczy tą szczotkę. No trudno, no. Czasami bywa stal, a czasami nie. Zależy jak leży. No. Szczotkę sobie dostaniemy. No nie dostaniemy, pierdolę na to chyba. Zostawię to w środku jako stal. Druga szczotka też tak samo pod młotek. No i co tam się pizgolić, nie? No i gotowe. Cyk. Obcinamy końcówę i tyle. No jeszcze to chyba. No, widzicie sami, no. Węglik wylatuje, to żelazo. No ten drugi węglik się tam jakoś zaciął, kurde, no nie wiem, jak to teraz dostać. Zacięło się, ale nie, wyleciało. Kolejna stal, dwa węgliki. No jeszcze ta cewka właśnie w tym stojanie jedna była.
taka ciekawa, taka ciekawostka, nie? No i dla mnie taka ciekawostka. Tutaj też w tym jest miedź. Więc warto odzyskać stal. No i miedziana cewka. Popatrzcie na to, jak elegancko wyfrunęła z tego. To jest jakiś chyba, kurde, regulator albo co? Chyba tutaj są jacyś elektrycy, patrzą. To poradźcie mi do czego to służyło. Tak, miedziochę zawijamy. Takim stylem, o to, żeby się nam się to nie rozpruło. No i co? My idziemy. Podnosimy się do ważenia surowców kolorowych metali wydobytych właśnie z tego silnika. To jest jeszcze parę kabli, ale to chyba wywalę, bo to nie ma ceny wydobywać. Też trochę miedziochy pozostało na ziemi, więc pozbieramy każdy gramy. Plastyki powywalamy. Tak. No i idziemy do ważenia, moje mili. Ile z tego silnika tam wyleciało z tej pralki. No, najpierw żelastwo. Żelastwo tutaj mamy. Tutaj mamy żelastwa, śruby. Gdzie to się podziało? Jeszcze te śruby. Te śruby znalazłem. Reszta olał. Ja, cztery śruby, tak. Żelastwa. 3 kg po 0,90 zł. Co jest? 3 kg po 0,9. 2,73 zł za żelastwo. Wirnik mówiłem, że osobno zważymy. Jestem sam ciekawy, ile to będzie ważyć. 25% zazwyczaj bywa miedzi w tym, więc będzie odzysk miedzi. Prawie 2 kg ten ogromny wirnik ma. Tak. Odlew aluminiowy. Jeden i drugi. Ile to tam było? Po 6,50 na Metaleo. 5 zł za ten odlewek dostaniemy, za aluminium. No i jeszcze ostatnie starcie. Miedziocha. Jaka sprężynka się dostała. Miedziocha na podium. Uwaga. Ostatnie starcie. Po 33 zł. 8 zł. Zarobimy za tą miedziochę jeszcze. 250 gramów z tego silnika. Oczywiście jeszcze będzie miedziocha z tego ogromnego wirnika tutaj. Jest to super wirnik, ponieważ bardzo ogromny i oczywiście życzę wam fajnego dnia. Jestem ucieszony, że tak fajnie wpadło z tego właśnie silnika z pralki. No i resztę tych główienek tutaj nie będę dawał. Dziękuję oczywiście za oglądanie. No i do następnego. Zapraszam do subskrypcji. Jeszcze tutaj miedziochę sobie wstawimy do baniaka. O, elegancka, taka ta cewka, ta malutka, to mi się podoba. No i jest, już tutaj w baniaczku siedzi. Dobrze jej jest, nie? No. Więc do następnej rozpierdolki. Albo też recyklingu. Popatrzcie, no to jest mega wirnik. Kurde, normalnie podjarka. Cześć!